Witam serdecznie. W tym poradniku pokażę, w jaki sposób poprawnie zainstalować urządzenie D-Link ShareCenter, a dokładnie model DNS-320L w systemie Windows 10, tak aby można było poprawnie zmapować dyski znajdujące się w tym urządzeniu jako litery napędów. No więc zaczynajmy. Najpierw dajemy Start, następnie panel sterowania, aplikacje, programy i funkcje oraz włącz lub wyłącz funkcję systemu Windows. Na otwartej liście znajdujemy usługę, która nazywa się SMB1.0. Zaznaczamy ją, upewniając się, że wszystkie podkatalogi są zaznaczone i dajemy OK. Usługa chwilę się będzie włączała. Ja ją troszeczkę tutaj przyspieszyłem, żeby nie marnować czasu. A następnie dajemy uruchom ponownie teraz, czyli restartujemy komputer. Po ponownym uruchomieniu komputera włączamy domyślną przeglądarkę lub jakąkolwiek, którą lubimy, i wchodzimy na stronę plmydlink.com. Następnie pomoc techniczna, sieciowe urządzenia pamięci masowej oraz odnajdujemy urządzenie DNS-320L i pobieramy Windows Setup Wizard. Zapisujemy go gdzieś na dysku. Czekamy, aż się pobierze. Następnie musimy uruchomić program do wypakowywania archiwów. W moim wypadku jest to TCApp. Można użyć dowolnego programu, może to być WinRAR, WinZip, 7Zip, cokolwiek. Po wypakowaniu archiwum wchodzimy na setup.exe. Otwiera się nam kreator, w którym wybieramy język polski i dajemy start. Na kolejnych kartach kreator informuje nas, w jaki sposób poprawnie zainstalować urządzenie. W tym kroku wybieramy to urządzenie i dajemy tak. Tutaj domyślne hasło jest puste, jest to bardzo ważne. W tym kroku ustawiamy nowe hasło, takie jak nam pasuje. Ja tutaj zostawię wszystkie ustawienia domyślne, tak jak proponuje kreator. Tutaj wybieramy strefę czasową, dla Polski jest to plus 1. I tutaj decydujemy, w jaki sposób chcemy spiąć ze sobą dyski. Mi najbardziej odpowiada typ standard i taki zostawiam. W tym kroku decydujemy, jakie litery dysków będą miały, jakie będą litery przypisane do dysków. No i musimy sformatować dysk lub dyski, które znajdują się w urządzeniu. Ja tutaj ten proces przyspieszyłem, bo on dosyć długo trwa, około 10-15 minut, w zależności od tego, czy jest jeden czy dwa dyski. No i formatowanie zakończone, dajemy dalej. System Windows pyta nas o domyślny login i hasło do urządzenia. Domyślny login to jest administrator, hasło to to, które podaliśmy wcześniej w kreatorze. I logujemy się na urządzeniu. Ja tutaj pomijam ten krok, nie będę się rejestrował na stronie D-Linka. I kończymy kreatora. Teraz wejdziemy do sprawdzenia na mój komputer, czy są dyski. Są oczywiście tutaj z przypisanymi literami YZ. No i może jeszcze dla testu skopiuję tam jakiś plik, użyję do tego celu TCApp. Może skopiuję plik setup.exe. No i zobaczmy, czy wszystko jest w porządku. Tak, plik znajduje się na dysku.
Na to urządzenie możemy również zalogować się przez przeglądarkę internetową. Wystarczy wprowadzić lokalny adres sieciowy tego urządzenia. W moim wypadku będzie to 192.168.0.115. Urządzenie zapyta nas o dane do logowania. Tak wygląda interfejs tego D-Linka. No i może zobaczmy na pliki, czy znajduje się tam właśnie ten plik setup.exe. Niespodzianki nie ma, plik się tutaj znajduje. Jeśli pomogłem, proszę o subskrypcję i oczywiście daj lajka.